Hej, dzisiaj przedstawię Wam argument nie tylko za nieistnieniem chrześcijańskiego boga, lecz za nieistnieniem całej rzeszy innych bogów. Ale najpierw. <słuch> Mam tutaj kubeczki do odżywki białkowej. Pięć kubków wyglądają tak samo. Pod jeden z nich wkładam Małpiszona i pomieszam tak, żebym nie był w stanie powiedzieć, gdzie on teraz jest. Nie, no serio, teraz nie wiem, gdzie on jest. Małpiszon może być wyłącznie pod jednym z tych kubków. Jaka jest szansa na to, że wybierając losowy wybiorę ten, który ma w sobie Małpiszona? Otóż szansa jest jak 1 na 5, czyli 20%. A jaka jest szansa, że wybierając losowy wybiorę pusty? 80%. A więc moja pewność co do tezy ten kubek ma w sobie małpiszona powinna wynosić 20%. Ujmując to przeciwnie, powinienem mieć 80% pewności, iż teza ten kubek nie ma w sobie małpiszona jest prawdziwa. Czemu ja wam to mówię? Otóż zastanawiałem się nad tym problemem, ale z perspektywy bogów. Nie jestem pierwszą osobą, która zauważyła, że sporo jest bogów w ofercie w ogóle w świecie. And for those of you who were a little confused, uh, you are dead and this is hell. So abandon all hope and uh, yada yada yada. Hey, wait a minute. I shouldn't be here. I was a totally strict and devout Protestant. I thought we went to heaven. Yes, well, I'm afraid you were wrong. I was a practicing Jehovah's Witness. Uh, you picked the wrong religion as well. Well, who was right? Who gets into heaven? I'm afraid it was the Mormons. Yes, the Mormons were the correct answer. <laughs> Dobra. Załóżmy, że mamy takiego człowieka jak ja, który nie widzi żadnych dobrych powodów, żeby sądzić, iż jakikolwiek Bóg istnieje. Jeżeli ktoś chciałby to zmienić, to zachęcam do zostawienia komentarza. Nie sądzę, że przedstawiono jakiekolwiek powody, które miałyby sprawić, że będę traktował jedno wyobrażenie na temat Boga lub bogów, na przykład chrześcijańskie, bardziej poważnie niż jakiekolwiek inne, na przykład te. Które mieli starożytni Egipcjanie. Właściwie to na fałszywość chrześcijaństwa jestem w stanie przedstawić dużo więcej solidnych argumentów niż na fałszywość bogów egipskich. Chrześcijańskie wyobrażenie Boga przychodzi z całym zestawem cech, jak wszechwiedza, wszechmoc oraz idealna dobroć. Oraz przychodzi razem z opowiastką, taką jak ta, która prowokuje serię argumentów wbijających się w tą koncepcję Boga, jak szpilki w laleczkę wudu. Argumentów, których nie można wystosować wobec bogów egipskich. Ale wyobraźmy sobie, że nagle zapomniałem wszystkie argumenty za nieistnieniem chrześcijańskiego boga, jak i za nieistnieniem każdego możliwego boga, o jakim w życiu słyszałem. I że zostaje wyłącznie z faktem, iż nie mam żadnych dobrych powodów, żeby sądzić, iż jakikolwiek z tych bogów rzeczywiście istnieje. A więc istnienie tych bogów jest dla mnie równie prawdopodobne. Równie prawdopodobne, czyli jak bardzo prawdopodobne? Sprawdźmy. Wyobraźmy sobie, iż na świecie istnieje tylko pięć wyobrażeń na temat tego, kim jest Bóg lub bogowie. Jako, że wierzenia na temat bogów chodzą w teologicznych paczkach. Jak się zaraz okaże, jest to niesamowicie hojne założenie. Oto one. Katolicki, Bóg Trójjedyny. Allah, Bóg Islamu. Bogowie Egipscy. Bogowie Mormonizmu. Ahura Mazda, Bóg Wczesnego Zaratusztrianizmu. Patrząc na te pięć religii można zauważyć coś bardzo istotnego. Czyli to, że jeżeli jedna z tych religii ma rację, to reszta jest fałszem. Po pierwsze, jeżeli katolicyzm jest prawdą, to Bóg jest trójcą. Ale Allah nie jest trójcą. Właściwie to muzułmanie zawsze patrzą na doktrynę o trójjedności jak na przemycanie politeizmu. To samo tyczy się Achury Mazdy, więc dwie sprzeczności. Katolicyzm jest monoteizmem, więc automatycznie jest sprzeczny z politeizmami. Czyli jeżeli katolicyzm jest prawdą, to te religie to fałsz. A teraz zerknijmy na to z perspektywy starożytnego Egipcjanina. Bogów egipskich jest wiele, więc od startu mamy sprzeczność z bogami monoteistycznymi. Czy bogowie egipscy to ci sami bogowie, co bogowie Mormonizmu? Według Mormonów, dwaj najważniejsi bogowie, czyli Bóg Ojciec oraz Jezus, to niezależne osoby, które mają nieśmiertelne fizyczne ciała, oraz którzy mieszkają na planecie Kolab. W teologii egipskiej najważniejszy z bogów, Ra lub Amon-Ra, jest bogiem, który stworzył wszystkie żywe stworzenia. Ale Ra dość dosłownie bez przerwy kręci się wokół naszej planety. Ra jest bogiem Słońca, który za dnia podróżuje ze wschodu na zachód. W nocy zaś umiera i podróżuje przez świat zmarłych, żeby narodzić się ponownie kolejnego ranka. A więc mamy przynajmniej dwie sprzeczności. Teraz przyjmijmy perspektywę wczesnego Zaratusztrianizmu. Ahura Mazda jest jedynym Bogiem, więc mamy sprzeczność z politeizmami. A co z monoteizmami? Bóg zaratusztrianizmu, Ahura Mazda, to Bóg, który istnieje od zawsze. Ale jego docna, zły bliźniak, Aryman, również istnieje od zawsze. On nie jest wytworem Ahury Mazdy. Co więcej, Aryman tworzy wiele rzeczy na świecie. A więc mamy przynajmniej dwie sprzeczności z Allahem i Bogiem Katolickim. Używając wyłącznie tych faktów będziecie w stanie orzec, w jaki sposób te dwie pozostałe religie są sprzeczne z wszystkimi innymi w tej piątce. I polecam nad tym się zastanowić. Okej. Okay. Więc, jeżeli jedno z tych wyobrażeń Boga jest prawdziwe, to znaczy, że pozostałe koniecznie muszą być fałszywe. Jeżeli jedno z nich to prawda, reszta to fałsz. Ilość wyobrażeń Boga, jakie mogą okazać się prawdziwe, jest mniejsza lub równa jeden. Oczywiście każde mogłoby być fałszem, ale poczyńmy niesamowicie hojne założenie, iż jedne z nich to prawda. Jako, że nie mamy podstaw, żeby określić które, uważam, że ta sytuacja jest analogiczna do tej z początku filmu. A więc zwracamy naszych bogów z powrotem do kubków. i obracamy kubki. Wow! Maszyna losująca dokonuje przemieszania. I pytanie brzmi: jak bardzo prawdopodobne jest to, że jeżeli wylosuje losowy kubeczek, to wylosuje fałszywego boga. Odpowiedź brzmi 80%. Względem każdego z tych wyobrażeń szansa na to, iż to, które losowo wskażemy, będzie fałszem, wynosi 80%, a więc względem każdego z pięciu powinniśmy mieć przynajmniej przynajmniej 80% pewności, iż Bóg takiego typu. Nie istnieje, że nie ma takich rzeczy w rzeczywistości. Jeżeli na horyzoncie pojawi się nowe wyobrażenie na temat tego, czym Bóg jest, które nie jest jednym z tych pięciu, na przykład jeżeli na ulicy jakiś zielonoświątkowiec poda ci ulotkę w ramach ewangelizacji, to należy sobie zadać pytanie, hmm, czy ta nowa koncepcja Boga jest sprzeczna z jakimikolwiek czterema innymi, które znam? Popatrzmy na nasze pięć wyobrażeń. W tym przypadku wystarczy, że wymienimy Boga katolickiego na zielonoświątkowego i wszystko będzie znowu ze sobą sprzeczne. To samo tyczy się każdego chrześcijańskiego Boga, który jest Trójcą oraz który stworzył wszystkie inne istoty. A więc względem bogów protestanckich również powinniśmy mieć przynajmniej 80% pewności, iż nie istnieją. Innymi słowy, kiedy słyszysz nową koncepcję Boga, to usunij jedno z tych pięciu, włóż nowe i zadaj sobie pytanie, czy sprzeczność nadal jest? To na razie odnosiło się do pięciu wyobrażeń o bogach. Jeżeli okazałoby się, że jesteś w stanie wymienić sześć religii, które są wszystkie ze sobą sprzeczne, oraz nie masz żadnych powodów, żeby sądzić, iż jedna z nich powinna być traktowana jako bardziej prawdopodobna niż inne, to Twoja pewność na temat nieistnienia każdego z tych konkretnych bogów powinna urosnąć do 83%. 7 to 85% i tak dalej. Wniosek jest bardzo prosty. Jeżeli jesteś osobą, która uważa, iż nie ma żadnych dobrych powodów, żeby sądzić, iż jedno wyobrażenie Boga jest bardziej prawdopodobne niż inne, oraz zgadzasz się, że te pięć są ze sobą w sprzeczności, to powinieneś mieć przynajmniej 80% pewności, iż każde konkretne z tych wyobrażeń to fałsz. Jeżeli nie zgadzasz się z czymś, co zostało tutaj powiedziane, lub uważasz, że są dobre podstawy, żeby uważać, iż jedna, z koncepcji Boga jest bardziej prawdopodobna niż inne, lub po prostu chcesz pogadać lub mnie strollować, to zostaw komentarz na dole. Czytam praktycznie wszystkie z nich. Ja jestem Łukasz Wybrańczyk i śmiem wątpić.